teraz wbija zespół jazzowy z Nowego Orleanu. I solóweczka na bazie tam wjeżdża. Pastuszkowie. Siema! Tu para absurdu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tradycyjnymi polskimi kolędami, a tak naprawdę to naszą znajomością tych kolęd. Wszyscy śpiewali kolędy. Są takie przeboje, są takie hity, które zna każdy. I dzisiaj właśnie pobawimy się w jaka to kolęda. Tym, tym, tyrym, tym, tyrym, tym, tym. Chcę wam powiedzieć, że mam przewagę, ponieważ byłem ministrantem. A ja śpiewałam dużo kolęd z orkiestrą kościelną. I co? I co? A ja chodziłem po kolędzie i śpiewałem kolędy ludziom. Prawdziwym. I dostawałeś w kopercie 2 złote? O, moja droga. O pieniądzach dżentelmeni nie rozmawiają. Tak jak w jaka to kolęda. Mówię. Zasady są proste. Jedna osoba mówi, ile zwrotek zna danej kolędy, a druga osoba czyta ostatnią zwrotkę o numerze, który ta osoba podała. Czyli ja mówię, że tam 4 zwrotki, Klaudia czyta 4. zwrotkę, pierwsze 2 wersy, a ja kończę. Bring on the kolendy! Mateuszu, pierwsza runda dla ciebie. Tak, Robercie Janowski. Bardzo prosta. Przybierzeli do Betlejem. Zaśpiewaj sobie w głowie, ile zwrotek znasz. 3. Pójdę po 3. 3 zwrotki? Tak, znam 3 zwrotki. Po 3. Definitywnie? Tak, Hubercie, definitywnie. Dobrze, uwaga. Śpiewaj razem ze mną. Anioł pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. 3 punkty. 5! Nie dałeś się. A to była prosta kolenda. Czas na mnie. Klaudio, po ilu zwrotkach pójdźmy wszyscy do stajenki? Zaryzykuję. Dawaj. 4. Nice. Boję się trochę. Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony, raz Ojca przed wieków. Wiekiem, a teraz z Matki Człowiekiem. Dalej. Raz z Ojca przed wieku wiekiem, a teraz z Matki Człowiekiem. Ułatwiłem ci zadanie, bo prawie całość przeczytałem. Tak. Jestem upośledzony. Masz 4 punkty. Jest! Runda druga. Mateuszu. Klaudio. Ile zwrotek znasz kolędy werble, gdy się Chrystus rodzi? Wow. Ciężkie, co? Po 4. 4? 4. Jesteś kamikadze. Powiedz, że tam tylu nie ma. Kolędy mają to do siebie, że mają po 50 zwrotek. Oh. Możesz śpiewać ze mną, o ile znasz słowa. Idźcież do Betlejem, gdzie dziecię zrodzone, w pieluszki powite. W stajence ułożone, bo się narodził Zbawiciel. Co to za transformer? Z pierwszej zwrotki sobie wziąłeś? To był bridge 4 do 1. A teraz wbija zespół jazzowy z Nowego Orleanu. Solóweczka na bazie tam wjeżdża. Pastuszkowie. Nie, mój drogi. W żłobie położone, no, a nie w stajni ułożone. Ale u nas się tak śpiewało. A potem oddajcie mu pokłon boski, on osłodzi wasze troski. Niestety. To 2 punkty. Co? No, bo... Za drugą rundę dostajesz 0. Klaudio, dla ciebie taśma profesjonalna czy hobbystyczna? Profesjonalna. Krzysztof Krawczyk zagra na basie. Jaką kolędę? Bóg się rodzi. Klaudio, po ilu zwrotkach? Nie pójdę na kamikadze jak ty, no, bo to jest bardzo trudna kolęda. 2. Cóż masz niebo nadziemiany, Bóg porzucił szczęście twoje, wszedł między ludu kochany, by
coś tam trudy i znoje. Bycz! Nie masz racji, źle! No co? Dzieląc nimi trudy i znoje, niemało cierpiał, niemało. Dzieląc nim trudy i znoje, niemało cierpiał, niemało. A ty punktów zero masz pało. Obrażasz uczucia religijne swoim strasznym śpiewem. Runda trzecia. Jest to nasza ostatnia runda, więc będzie naprawdę ciężko. Ile zwrotek? No. Znasz kolędy? Wszystkie. Mizerna cicha. I teraz jest. Mogę zaryzykować. Pójść po jednej, bo ją znam na 100%. Mhm. Zaśpiewam ją całą od deski do deski i wyjdę z tobą na remis. No. Mogę pójść na dwie, ryzykując, że jeszcze coś pamiętam. I jeżeli ty nie zgadniesz swojej, to wygram z tobą. Jaka jest twoja strategia? Idę na dwie. Serio? Tak. Wiesz co, ja chyba jednak pierwszej nawet nie znam. Śpiewaj ze mną. Nad nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą. Ukłony swoje w kierunku Boga ślą. Co to za inwencja twórcza? Święta Bożego Narodzenia polegają na twórczości. Być to nawet nie z innej zwrotki. Z włosem złotymi, skrzydła białymi, podmalowaną tęczą. To była odpowiedź. Zero. Zero. Finałowa runda. Jak dasz radę, wygrywasz. Jak nie dasz rady, wygrywasz. Kolęda wybrana dla ciebie to... Gdy śliczna panna. Zainspirowałeś mnie tym, że ty ostatnio zaryzykowałeś, więc ja też zaryzykuję. Ryzykuj. I poproszę trzecią zwrotkę. Chociaż dokładnie nie znam pierwszej. Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie. Tylko tyle? Daj mi się zastanowić, bo jest coś tam, niebiescy królowie. Kłaniajcie panu, niebiescy królowie. Nie. Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie. Śpiewajcie panu, niebiescy duchowie. Ała! Było tak blisko! Lili, lili, laj, mój wionny kwiateczku. Lili, lili, laj, w ubogim żółeczku. Ale niebiescy. Byli niebiescy. Byli, ale to nie to. Podsumowując, jak się spodziewaliście, Klaudia wygrała. Podsumowując, jak się spodziewaliście, już nie znamy kolęd. Jeżeli podobał wam się ten filmik, to tradycyjnie zasubskrybujcie. Oraz komentujcie, jak bardzo podobały wam się nasze zdolności kolędowania i czy chcecie, żebyśmy przyjechali do was pokolędować. Oj tak, przyjedziemy. Nawet jeżeli tego nie chcecie. A tymczasem do zobaczenia, cześć i czołem! Pa!